Dzisiejsza odprawa ma służyć temu, żebyśmy byli skonsolidowani, żebyśmy byli gotowi do tego, żeby odeprzeć prowokacje ze strony białoruskiej. Wszyscy mamy świadomość tego, że Białoruś dziś pod względem wojskowym jest częścią odtwarzanego Imperium Rosyjskiego, a więc te ataki hybrydowe na terytorium Polski są z całą pewnością skoordynowane na Kremlu, a naszym zadaniem, zadaniem Wojska Polskiego jest niedopuszczenie do destabilizacji Polski, bo przecież celem tych ataków jest zdestabilizowanie Polski. Musimy mieć świadomość, że prowokacje będą następowały 1 sierpnia. Thank you.